Witam Was serdecznie. Od dłuższego czasu, wiecie, czuję bardzo mocno w swoim sercu, aby dzielić się z Wami tym wszystkim, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, tym wszystkim, co Pan Bóg czyni w moim życiu, co Pan Bóg może uczynić z takim człowiekiem jak ja, który tak naprawdę całe życie gdzieś tam chlał, ćpał, był egoistą, myślał tylko o sobie. Zresztą o tym wszystkim, jak to ze mną było, można obejrzeć sobie na moim kanale na YouTubie, wpisując sobie Tomasz Biegański Woraz. I właśnie jakby Pan Bóg popycha mnie do tego, aby nagrywać takie filmiki, aby Wam o tym wszystkim opowiedzieć, o tym żywym Bogu, prawdziwym, który potrafi przemienić wszystko w życiu każdego człowieka. I w tym dzisiejszym filmiku chciałbym Wam właśnie o tym opowiedzieć, jak odnaleźć prawdziwego, żywego Boga w swoim życiu. Boga, który jest prawdziwy, który ma wpływ na to nasze otoczenie, na to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Jest realny. I my go odczuwamy, dlatego mówimy, że jest żywy. Nie dlatego, że ktoś mówi, nie? Czy gdzieś, że jest gdzieś tak napisane. Tylko my o tym wiemy, mamy tego pewność. Kochani, jak to zrobić? Pewnie słyszeliście takie stwierdzenie jak nowe narodzenie. Ja też gdzieś tam wcześniej słyszałem o tym, ale nikt mi jakoś tego nie umiał wytłumaczyć. Jakoś miałem troszeczkę też błędne o tym pojęcie, że to nowe narodzenie to pewnie jest, no, że trzeba się nawrócić i samemu starać się być lepszym, być świętym, dążyć do tego, tak? I to też jest to największy błąd, jaki można o tym pojęciu myśleć, bo to nowe narodzenie nie jest tak naprawdę zależne od nas. My musimy tylko zrobić jedną rzecz, zaprosić Boga do swojego życia i przyjąć je. Właśnie o tym chcę Wam powiedzieć. Tu w Piśmie Świętym czytamy, sam Pan Jezus nam o tym mówi, o tym nowym narodzeniu, nie? Jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 3, werset 3, Pan Jezus mówi takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś powtórnie nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego. I o co w tym chodzi? Co znaczy ujrzeć Królestwo Niebieskie? Kochani, Królestwo Niebieskie to jest Pan Bóg. To znaczy ujrzeć Boga. Bo przebywanie w obecności Boga to jest właśnie Królestwo Niebieskie. Nie? I tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie, że jeżeli się powtórnie nie narodzimy, to nie będziemy mogli ujrzeć Boga żywego w swoim życiu. I teraz jak do tego ma dojść, jak to ma się stać. Tu też jest napisane oczywiście w Biblii, bo w Biblii jest wszystko napisane, to jest instrukcja życia, obsługi człowieka i tam jest wszystko na każdy temat, więc tutaj też jak czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 10, wersety 9 i 10 są takie słowa. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. I tutaj chciałbym, żebyśmy sobie to przeanalizowali, bo to jest jakby instrukcja do tego właśnie, jak osiągnąć to nowe narodzenie, jak to się ma stać. Teraz idąc po kolei, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Co znaczy być kogoś Panem? Chciałbym trochę to zobrazować. Może na przykładzie, jak kiedyś na ziemi byli panowie, którzy mieli swoich poddanych, swoich niewolników. My na szczęście oczywiście tymi niewolnikami nie jesteśmy i nie musimy być, bo Jezus dał nam ten dar swojej największej miłości, czyli wolną wolę, wolność. I to od nas zależy, czy my chcemy z Nim żyć, czy my chcemy, żeby On był naszym Panem i rządził naszym życiem, czy chcemy sami być Panami swojego życia, sami rządzić swoim życiem. Mamy tą wolność, to jest ten dar Boga. No właśnie, no ale jeżeli już chcemy z własnej woli wybrać Boga, to kim ma być ten Pan? To tak właśnie jak ci panowie, którzy mieli swoich poddanych. Taki pan rządził tym człowiekiem całkowicie. Od niego zależało, czy darować mu życie, czy ma żyć, czy ma umrzeć. Każdy aspekt jego życia zależał od Pana, nie? Właśnie w ten sposób mamy też podejść do ogłoszenia Chrystusa naszym Panem, że zapraszamy Go do swojego życia. Od tej pory On ma rządzić naszym życiem, a nie my, jak to było do tej pory. Od tej pory wszystko, co robimy, jest zależne od Jezusa Chrystusa. Pytamy Go, co jest Jego wolą. To jest to ogłoszenie ustami, że Jezus jest Panem. Idąc dalej, musimy, tam jest w sercu swoim uwierzyć, że Bóg go wskrzesił z martwych. Co to znaczy? Czyli jeżeli go wyznamy swoim Panem, to mamy też w sercu uwierzyć, że on zmartwychwstał. A jeżeli zmartwychwstał, to znaczy, że jest żywy, że żyje dzisiaj. I że on naprawdę realnie może żyć w moim życiu prawdziwy i tym życiem kierować. Idąc dalej, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia. Co znaczy?
do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie, kochani, to znaczy, że wszystko, co żeśmy robili, zostaje usprawiedliwione, wybaczone. Czyli jeżeli wyznamy Go swoim Panem, uwierzymy, że zmartwychwstał i żyje, czyli nas zbawił, zostaną nam wybaczone wszystkie grzechy. Przyjmujemy wtedy zbawienie Chrystusa, przyjmujemy Go do swojego życia i wszystko, co żeśmy zrobili w naszym życiu, wszystkie najgorsze rzeczy, to nieważne jakie, nawet najgorsze rzeczy, są usprawiedliwione przez Chrystusa, bo On za nie umarł. Mało tego, jeżeli Go już przyjmiemy do swojego życia i On będzie z nami, to są usprawiedliwione nam wszystkie, kochani, rzeczy, które złe jeszcze popełnimy, bo będziemy dalej na nic tam upadać, jesteśmy grzeszni. Ale to wszystko jest już zapomniane, usprawiedliwione i wybaczone przez Chrystusa. Jeżeli to zrobimy, wyznanie tej wiary prowadzi do zbawienia. To się nieodzownie łączy ze zbawieniem, kochani. Jeszcze dzięki temu będziemy zbawieni, ale o tym zbawieniu też chciałbym nagrać osobny odcinek, aby to trochę wyjaśnić, bo też bardzo dużo jest niejasności z tym zbawieniem, jak to zrobić. Ja też całe życie nie wiedziałem, teraz już wiem, Pan Bóg mi to objawił, Słowo Boże mi to objawiło. Więc o tym osobny odcinek. No ale wracając do tego. Więc kochani, podsumowując ten werset cały, ustami swoimi musimy wyznać i ogłosić i zaprosić Jezusa do naszego życia, że On jest Panem, uwierzyć, że zmartwychwstał, że żyje, przeprosić Go za to wszystko, co było i od tej pory On przychodzi do naszego życia i właśnie wtedy zaczyna się to nowe narodzenie. Wtedy zostanie nam wybaczone wszystko i zaczyna się nowe życie z Bogiem, kochani. Teraz jak to się też odbywa, bo to się tak jakby odbywa trochę poza nami, bo to przychodzi właśnie Chrystus i to w swoim duchu oczywiście i ten duch zaczyna zmieniać nasze myślenie, zaczyna zmieniać nasze serce. O tym też mamy zapewnione i powiedziane w Słowie Bożym. Jak czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 11, werset 13, tam są takie słowa. Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli Pan Bóg nas zapewnia, że jeżeli poprosimy, to pośle swojego Ducha, pośle Ducha swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zacznie przemieniać nasze życie. O tym jest powiedziane w Biblii. Pan Bóg nam to mówi. I teraz, kochani, żeby to się mogło stać, bo to tak wszystko łatwo się mówi, ale jak to ma się stać, to też potrzebne do tego, żeby to się stało, potrzebne jest nam pragnienie tak naprawdę, nie? To musi wyjść z naszego serca, że my pragniemy poznać tego Boga, że rzeczywiście Mu zaufamy, oddamy te życie. To nie jest takie proste, jak się wydaje, nie? Bo mamy swoje, każdy z nas ma swoje dzieciństwo, swoje przyzwyczajenia i tak ciężko w to do końca uwierzyć. Więc trzeba wzbudzić w sobie te pragnienie, kochani. Jak to zrobić? Co może Wam w tym pomóc? U mnie to było tak, że zacząłem od Słowa Bożego, za poszukiwaniu żywego Boga. Ja całe życie chodziłem do kościoła i gdzieś tam nie znajdowałem. To było nudne, bo to wszystko nudne jest, kochani. Te modlitwy gdzieś tam, chodzenie do kościoła jest nudne, jak nie ma w tym Boga, nie? Jak to jest puste i nie czuwamy nic, nie widzimy Boga, nie, Jego działania, nie mamy z Nim tej relacji. Więc to się wszystko zmienia później, jak już rzeczywiście odnajdziemy tego Boga i jest On w tym, to po prostu się chce to robić, bo my Go widzimy, czujemy. Więc Słowo Boże w tym jest bardzo pomocne i jest podstawową rzeczą, kochani. Także zachęcam do tego, aby czytać Słowo Boże. Poprzez czytanie Słowa Bożego otwiera nam się umysł. Pan Bóg do nas mówi i zaczynamy inaczej trochę postrzegać. Otwiera nam się serce. Więc do tego zachęcam. Rekolekcje są bardzo ważne też. Jeżeli ktoś tam ma problem z chodzeniem do kościoła, bo gdzieś tam poobrażał się na tych księży, którzy różne rzeczy robią złego, to też ja oczywiście zachęcam do pójścia na Eucharystię, bo na Eucharystii też bardzo dużo ludzi doświadcza. Doświadcza podczas spowiedzi, podczas Eucharystii. Bóg też bardzo mocno mówi, ale jeżeli ktoś ma na tym etapie z tym problem, to pojechać sobie na jakieś rekolekcje. Ja też właśnie, gdy już tego Boga odnalazłem, pojechałem sobie na te pierwsze rekolekcje moje, do których też troszeczkę byłem tak nastawiony, wiecie, nie byłem pewny, co tam będzie się działo. Są takie kursy, kurs Jan, to są już te dalsze, ale kurs Filip, taki pierwszy podstawowy kurs właśnie, rekolekcje Nowe Życie też, na którym właśnie o tym wszystkim bardzo, bardzo dobrze mówią. Czuć tam tą obecność Boga i można tam wzbudzić sobie to pragnienie i oddać jakby to życie Bogu. I może się zacząć wtedy właśnie ta wielka przygoda z Bogiem. Więc też te rekolekcje. To wszystko ma służyć temu, żeby wzbudzić te pragnienie i aby po prostu zacząć się modlić w ten sposób. Ci wszyscy, którzy gdzieś już chcą rzeczywiście doświadczyć tego Boga, to po prostu
najprościej w świecie codziennie mówić do Boga jak do żywej osoby. Mówić do Boga jak do żywej osoby: Panie Boże, chcę Ci oddać życie, przyjdź. Zacznij zmieniać moje życie, wierzę w Ciebie, przyjdź. I kochani, jeżeli w ten sposób z serca będziemy mówić, to przychodzi Jezus Chrystus w swoim duchu i zaczynają się dziać cuda. Ja doświadczam cudów fizycznych, cudów duchowych. Widziałem już tyle rzeczy nadprzyrodzonych, które Pan Bóg czyni, że to jest niesamowite. Ale musimy ten akt wiary i to oddanie, zaufanie Bogu, to musi wyjść od nas, z naszego serca. I nie ma takiej osoby, nie znam takiej osoby, która w ten sposób nie zrobiła i nie doświadczyłaby Boga i jej życie by się nie zmieniło. Więc do tego, kochani, chciałbym Was serdecznie zachęcić. Naprawdę warto zaufać Bogu, bo zobaczycie, przekonacie się o tym, że On jest prawdziwy i żywy. Ale to musi być wyjść od Was. Naprawdę mamy tę wolną wolę, którą Pan Bóg nam dał. I to musi wyjść od nas. Musimy tego zapragnąć, naprawdę zapragnąć w swoim sercu. A będą działy się cuda. Mam nadzieję, że ten filmik, kochani, pomógł Wam troszeczkę zrozumieć to pojęcie nowego narodzenia. A to jest kluczowe. Chciałbym, żebyście zapamiętali właśnie z tego filmiku tą podstawową rzecz, że nie ma innej drogi do tego, aby spotkać Boga, prawdziwego, żywego i aby mieć pewność, że On jest. Poprzez to, że będziemy Go doświadczać. Będziemy mogli o tym mówić, że On jest. Bo my to wiemy, bo my Go doświadczamy. Więc nie ma innej drogi jak nowe narodzenie. I żadne praktyki religijne, one mają Wam tylko pomóc do tego, aby wzbudzić pragnienie i aby oddać właśnie życie Bogu. I w ten sposób On przyjdzie. Także chcę, żebyście to zapamiętali. Nowe narodzenie. Wiecie już, jak to zrobić. Także zachęcam do tego. Będę się za Was modlił. No i pozdrawiam Was serdecznie. Życzę błogosławionego dnia, błogosławionego wieczoru, błogosławionej nocy i do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Trzymajcie się.